Darku, od wielu lat zajmujesz się technologią i ubezpieczeniami. Powiedz, co jest teraz największym wyzwaniem technologicznym dla zakładów ubezpieczeń? Wszyscy ubezpieczyciele, z którymi w ostatnim czasie rozmawiam, skarżą się właściwie na jedną rzecz. Mają po prostu ogromnie wydłużone terminy wdrożeń. Ta kolejka wdrożeniowa jest bardzo długa, co powoduje, że mają opóźnienia w uruchamianiu nowych produktów, we wdrażaniu nowych rozwiązań, udogodnień dla klientów i dla agentów. Więc wydaje mi się, że to jest największy problem. Do mnie przemawia też taka złota myśl pojawiająca się na jednym z murali na warszawskiej Pradze. Im dłużej czekasz na przyszłość, tym jest ona krótsza. I myślę, że to jest ta rzecz, która doskwiera ubezpieczycielom. To znaczy, czekają na te wdrożenia, a to oznacza, że one są opóźnione, krócej są rynkowo przydatne i krócej realizują się też korzyści z nich wynikające. No i co można z tym zrobić? Pracuję z INSLI i INSLI jest taką platformą, która nie dość, że jest rozwiązaniem technologicznym, to ma również bardzo wielu aktywnych użytkowników korzystających z niej na co dzień. A to oznacza, że jest gotowym miejscem do wdrażania produktów. Może być dla zakładu ubezpieczeń sposobem na ominięcie kolejki. Można wdrożyć nowy produkt, przetestować go rynkowo i czekać, już zarabiając, czekać na to, aż w głównym systemie zakładu ubezpieczeń to rozwiązanie się pojawi. Więcej w artykule, do którego link umieszczamy w opisie tego wideo. Jak macie dodatkowe pytania, to odzywajcie się do Czarka na LinkedInie. Czarku? Zapraszam.